Minął bardzo dobrze, chociaż przyznam się, że trasa jest dosyć trudna, wymagająca przynajmniej dla mnie fizycznie, więc ten odcinek już od neutralizacji do końca był szczególnie taki wyczerpujący. No ale na szczęście jesteśmy na mecie z niezłym wynikiem jak dla nas, także bardzo się cieszymy. Jechać to, co potrafimy, utrzymać ten wynik, który mamy. Jutro są odcinki krótsze, no więc to na pewno już nie będzie aż tak wyczerpujące, więc można powiedzieć, że ten najtrudniejszy etap za nami. Samochód super, naprawdę mimo wielu dobić, nic się z nim nie stało. Chwilkę teraz na odcinku mieliśmy tak, że padliśmy w dziurę i nam chwilkę zgasł, ale jakby myśleliśmy, że to koniec, ale na szczęście nie, pojechaliśmy dalej, więc do samochodu nie mam zastrzeżeń. No i oczywiście trasa jak zawsze ciekawa, więc tutaj też muszę powiedzieć ukłon w stronę organizatorów, że bardzo dobrze przygotowali trasę i bardzo dobrze ją oznaczyli, mimo że jest trudna nawigacja, to te strzałki jednak mocno pomagają.